Odcinek powstał dzięki wsparciu funduszu inwestycyjnego Zolkiewicz Partners. Doktor Mateusz Machaj, Wolna przedsiębiorczość, Instytut Ludwiga von Misesa, Wrocław 2016. Rozdział 3. Produkcja i czynniki produkcji. Z tego rozdziału dowiesz się Jaka jest klasyfikacja czynników produkcji? Dlaczego podział czynników produkcji pojawił się w ekonomii, ale współcześnie stracił na znaczeniu? Czego dotyczy teoria podziału dochodu i dlaczego wzbudza kontrowersje? Dlaczego dla całego społeczeństwa ważne jest, by cała gospodarka się rozwijała? Dlaczego najważniejszym czynnikiem produkcji jest przedsiębiorczość człowieka? Czynniki produkcji. W XIX wieku wielu ekonomistów postrzegało produkcję jako proces materialny. Za czynniki produkcji uważano najczęściej przedmioty fizyczne i łączoną z nimi pracę. Z tego podejścia wynika słynna klasyfikacja czynników produkcji na ziemię, pracę i kapitał. Ekonomia zaczęła się dynamicznie rozwijać jako samodzielna dyscyplina naukowa w czasach, gdy gospodarki zachodnie doświadczały niesłychanego wzrostu. Można było wówczas zaobserwować trzy różne grupy społeczne pełniące ekonomiczne funkcje: kapitalistów, którzy posiadali fabryki z maszynami i innym wyposażeniem, pracowników, którzy wykonywali dla kapitalistów niezbyt złożoną i wielogodzinną pracę fizyczną oraz właścicieli ziemskich, którzy zarabiali na dzierżawie swojej ziemi na potrzeby produkcji rolnej. Dystrybucja dochodu i harmonia interesów. Te trzy grupy społeczne przekładały się na sztywne ramy stosunków ekonomicznych. W związku z tym powstał nawet pewien dział ekonomii zwany Teorią Dystrybucji, który zajmował się podziałem dochodów w gospodarce przypadającym na poszczególne grupy. To z kolei otworzyło drogę do rozważań o rzekomych nieodłącznych konfliktach i walkach między właścicielami czynników produkcji. Dzisiaj mówi się raczej o współpracy wszystkich czynników niż o walce. Takiemu podejściu sprzyjało w szczególności to, że przez wiele setek lat, aż do XVIII wieku, gospodarka prawie się nie rozwijała. Całkowity dochód w społeczeństwie można było postrzegać jako tort, którego wielkość przez setki lat pozostawała niemal niezmieniona. Głównym zagadnieniem teorii ekonomii był podział tortu, czyli bogactwa między ludzi. Ten sztywny podział z czasem przestał odgrywać główną rolę, ponieważ kapitalistyczna organizacja produkcji Doprowadziła do ogromnego wzrostu gospodarczego. Tort powiększył się wielokrotnie, na czym skorzystali przedstawiciele wszystkich grup czynników produkcji. Produkcję przestano postrzegać jako nierosnącą wielkość, o którą toczy się społeczna walka klas. Dostrzeżono, że interesy wszystkich klas są tak naprawdę harmonijne, bo na powiększeniu tortu może skorzystać każdy. Swego czasu przynależność do jednej z wymienionych trzech grup przekładała się na sytuację materialną. Po latach rozwoju ta zależność została osłabiona. U pracowników większą rolę zaczęły odgrywać ich talenty, wykształcenie i umiejętności. W literaturze ekonomicznej pojawiło się pojęcie kapitału ludzkiego czwartego czynnika produkcji. W dzisiejszej gospodarce znacznie większą rolę odgrywają usługi, a zatem wiedza i odpowiednie umiejętności. Z tego powodu wielu wysoko wykwalifikowanych pracowników najemnych Zarabia więcej od kapitalistów, do których zalicza się również indywidualnych inwestorów. Dobra kapitałowe. Gdy mówimy o kapitale, najczęściej chodzi nam o dobra kapitałowe. Są to przetworzone przez człowieka materialne zasoby, które służą do efektywnej produkcji. W przeciwieństwie do dóbr konsumpcyjnych, które bezpośrednio zaspokajają nasze potrzeby, dobra kapitałowe umożliwiają nam produkcję. Z tego względu bywają one też nazywane dobrami pośrednimi. Przykładowo, piec w piekarni jest dobrem kapitałowym, pośrednim, ponieważ nie służy bezpośredniemu zaspokojeniu potrzeb. Służy do wytwarzania innego dobra chleba, dobra konsumpcyjnego które dopiero pozwoli na zaspokojenie potrzeby. Młotek, komputer, lampa, linia montażowa koparka, żelazo samochód, drukarka to tylko kilka przykładów dóbr kapitałowych, które umożliwiają nam produkcję. Wytworzenie dóbr kapitałowych zabiera ludziom czas. Ludzie, by móc korzystać z dóbr kapitałowych, muszą wcześniej podjąć decyzję o ich produkcji. Muszą zainwestować swój czas i środki w stworzenie czegoś, co nie daje od razu satysfakcji. Trudno przecież uznać, że linia montażowa bezpośrednio zaspokaja jakiekolwiek nasze potrzeby. Zaspokaja je tylko pośrednio, umożliwiając na przykład masową produkcję samochodów. Te z kolei zaspokajają naszą potrzebę szybszego poruszania się. przedsiębiorczość i zanik znaczenia podziału na czynniki produkcji. W uproszczonych modelach ekonomicznych czynniki produkcji traktuje się niekiedy jak składniki wrzucane razem w odpowiednich proporcjach do ziemi, z której potem wyrasta samoistnie jakaś roślina. Analogicznie w prostym opisie mówi się o czynnikach ekonomicznych wrzucanych do produkcji dóbr i usług. W tym ujęciu wrzucamy pracowników, maszyny, hale, komputery, a z czasem produkcja sama rośnie niczym drzewo owocowe. W rzeczywistości jest to obraz bardzo uproszczony, czasami wręcz szkodliwy, ponieważ nie istnieje najlepszy przepis na produkcję podobny do instrukcji sadzenia roślin. Owszem, znamy technologię wytwarzania najróżniejszych dóbr, ale nigdy nie mamy pewności, jakich dóbr w danej chwili najbardziej potrzebują konsumenci. Dlatego decyzja o tym, co i jak produkować, jest zawsze swego rodzaju eksperymentem, którego efektów nie da się do końca przewidzieć. W tym miejscu dochodzimy do najważniejszego elementu w procesie produkcji. Przedsiębiorcy, czyli głównego reżysera, autora, pomysłodawcy, który wybiera najlepsze jego zdaniem kombinację czynników produkcji. Rolą przedsiębiorcy jest wybieranie jednych czynników produkcji, a rezygnowanie z innych. Ten, który będzie w selekcji skuteczny, zdoła odnieść sukces. Możemy zauważyć, że za każdym z czynników produkcji kryje się akt twórczego myślenia człowieka. Ropa i węgiel od lat były w Ziemi, a nikt nie traktował ich jako użyteczne dobra, dopóki ludzki umysł nie odkrył, że można je wykorzystać. Praca to wykorzystanie siły mięśni, które wymaga rozsądnego planowania i pokierowania. Dobra kapitałowe nie mogłyby zostać wyprodukowane, gdyby ktoś nie wpadł na pomysł ich wytworzenia. Natomiast kapitał ludzki to umiejętność korzystania z dodatkowych talentów. Stąd niektórzy słusznie zauważają, że w produkcji istnieje tylko jeden istotny czynnik. Przedsiębiorcze zdolności człowieka do przekształcania świata materialnego na wszelkie możliwe sposoby. Przedsiębiorcy przez długie lata byli pomijani w wielu teoriach ekonomicznych. Przyczyna tego tkwi we wspomnianej na początku rozdziału obserwacji. Ekonomia jako nauka powstawała w czasach znikomego wzrostu gospodarczego. W XVII wieku sytuacja ludzkości mogła wyglądać bardzo pesymistycznie. Niezwykle powolny przyrost naturalny, wysoka śmiertelność niemowląt i dzieci. Niski poziom życia, nieustanne wojny i epidemie, wszystko to razem sprawiało, że gospodarka wydawała się znajdować w stanie stacjonarnym, w dużym stopniu niezmiennym. Dlatego dla przedsiębiorców, rewolucjonistów, którzy jak Stanisław Wokulski nie bali się zmieniać zastanego świata, nie było w ekonomicznym teoretyzowaniu zbyt wiele miejsca. Ważniejszą rolę odgrywały wzajemne stosunki ekonomiczne pomiędzy sztywnymi klasami społecznymi, właścicielami ziemskimi, kapitalistami a klasą robotniczą, grupami dostarczającymi do produkcji kolejno ziemię, kapitał i pracę. Gdy nastąpiła eksplozja innowacji, sztywne podziały na czynniki produkcji straciły swoje pierwotne znaczenie. Choć dalej możemy je wykorzystywać przy opisywaniu procesu produkcji, na piedestał trafiła przedsiębiorczość. Przykład klasyfikacji czynników produkcji. Załóżmy, że wytwarzamy wełnę przeznaczoną na ciepłe swetry. Z jakich czynników produkcji korzystamy? Zaczynamy od ziemi, na której zajmujemy się hodowlą owiec. Owce są strzyżone przez mniej wykwalifikowanych pracowników. Następnie wełna trafia do fabryki, gdzie jest odpowiednio prana, oczyszczana i przetwarzana przez maszyny, by wytworzyć z niej włókna i nici sprzedawane potem producentom swetrów. Nad sprawnością procesów w fabryce czuwają bardziej wykwalifikowani pracownicy. Czy w tym przykładzie możemy dokonać klasyfikacji czynników? Tak, praca to pracownicy. Tych bardziej wykwalifikowanych moglibyśmy określić jako przedstawicieli kapitału ludzkiego. Dobra kapitałowe to maszyny w fabryce czy narzędzia, którymi strzyże się owce, ponieważ należy je wcześniej wytworzyć i nie są one celami samymi w sobie, lecz służą do osiągnięcia celu. Natomiast ziemią jest miejsce, w którym prowadzona jest hodowla owiec i na której zbudowano fabrykę. Do ziemi niektórzy zaliczają również zwierzęta, rośliny czy też surowce naturalne, wszelkie rzeczy, które można traktować jako permanentne, niejako dane na zawsze przez naturę człowiekowi. Gdy się jednak nad tym głębiej zastanowimy, to z pewnością stwierdzimy, że tak naprawdę nic nie jest nam dane na zawsze przez naturę. Zwierzętami trzeba się zaopiekować, zainwestować czas i środki w ich hodowlę. Lasy również wymagają odpowiedniego utrzymania. Surowce naturalne nie dość, że się wyczerpują, to trzeba je z ziemi wydobywać. Nawet samą ziemię można albo zniszczyć, albo użyźnić. Pokazuje to w istocie, że klasyczne rozróżnienie na ziemię i dobra kapitałowe nie jest możliwe do utrzymania, ponieważ i ziemia, i dobra kapitałowe wymagają pewnych nakładów. Do jednego i drugiego niezbędne jest inwestowanie. Wymaga ono wiedzy i inteligencji człowieka, ale przede wszystkim przedsiębiorczego działania. Czy wiesz, że Ekonomia do początku XIX wieku określana była mianem ponurej nauki, gdyż wielu teoretykom wydawało się, że ze wzrostu gospodarczego nie mogą korzystać wszyscy w społeczeństwie. Na szczęście historia gospodarcza dowiodła błędu tego założenia i pokazała, że w gospodarce w interesie wszystkich grup leży wzrost całkowitej produkcji i liczby towarów oferowanych konsumentom. Znaczenie przedsiębiorcy w procesie produkcji. Mimo, że dzisiaj ekonomiści nie skupiają się już nadmiernie na klasyfikowaniu czynników produkcji, to ciągle pojawiają się negatywne konsekwencje takiego podejścia. Gdy mówi się o wzroście gospodarczym czy poziomie życia, zbyt dużą uwagę przywiązuje się do samych czynników produkcji, surowców naturalnych albo gromadzonego kapitału krajowego lub zagranicznego. Tymczasem większą uwagę należy raczej zwracać na to, jak te czynniki produkcji są zdobywane i łączone w procesie produkcji przez przedsiębiorców. Ekonomicznie efektywna produkcja nie jest jak roślina wyrastająca samoistnie z ziemi. Produkcja sama nie urośnie w wyniku dodawania do niej kolejnych czynników, np. surowców albo dóbr kapitałowych. Dużo ważniejsze od materialnych czynników produkcji i tego, jak je zaklasyfikujemy, jest przedsiębiorca, który je układa w przemyślaną całość i stara się to robić lepiej od innych.